Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Motostory i zapraszam na spotkanie z naszą gwiazdą, którą znamy z Idola, ale teraz możemy usłyszeć ją na koncertach, w radio i oczywiście kupić jej płyty. Zapraszam na spotkanie z Eweliną Flintą i jej autem marzeń. Jest już z nami Ewelina i jej samochód i marzeń. Tak, prawda, że piękny? Piękny, tak naprawdę odebrało mi słowa, żeby cokolwiek o nim powiedzieć. Wygląda prześlicznie. Naprawdę jest śliczny, niestety nie jest mój. Pożyczyliśmy go od znajomego, ale jest to śliczny Mercedes 107 z 78 roku. To piękny. Myślisz, że kiedyś będziesz jeździła takim autkiem? Twoją własnością? Zamierzasz kupić? Ja mam taką nadzieję, tylko ze starymi samochodami jest tak, że najlepiej mieć drugie auto. W razie czego. Tak jak z butami, czyli jako kobieta to sobie dasz radę, tak? Tak. Ale powiem Ci szczerze, te samochody tak naprawdę, wiesz, no to jest 78 rocznik, czyli to auto jest starsze ode mnie o rok. I one są w znaku... Szkoda, że nie w Twoim roku urodzenia. No, nie udało się, ale naprawdę to jest magia, po prostu jest piękna sylwetka, teraz się nie robi takich samochodów. Tak, zwróciłam na tą blachę taką karbowaną w ogóle, uwaga, jest niesamowite. Jest, prawda, tutaj na dole tak przy podwórku. I kolor, zastanawialiśmy się, jaki to jest kolor. Czy to powiedzieć, że to jest seledyn? To coś takiego. Kaperła, morski. Jako kobiety to coś możemy w ten deseń, tak, nie wiem, czy faceci zrozumieją, ale... Z zewnątrz go jeszcze pokażemy, przejdziemy się, podniesiemy pewnie maskę i bagażnik, żeby zobaczyć, co jest w środku. Ale proponuję, żebyśmy usiedli w środku i coś mi poopowiadasz o nim, dobra? No tyle, co będę mogła wiedzieć na ten temat, to myślę, tak. Myślę, że jest tak ładnie, że będziemy mogły się zachwycać cały czas. Po prostu tak, będziemy się zachwycać. Zapraszamy do środka. W pięknym samochodzie piękna kobieta. To marzenie chyba wszystkich kierowców, którzy będą stali w korku i mogliby podziwiać Ewelinę. Ewelina, samochodzik już rozmawiałyśmy, jest tak piękny, że nie zastanawiałyśmy się, czy coś więcej o nim mówić, czy tylko się zachwycać. Głównie się zachwycać, zdecydowanie, a ja, słuchaj, w ogóle postanowiłam, przepraszam, kochani, rozpuścić włosy, tak, bo do tego samochodu pasują. Tak, tutaj mamy szyber dach, czyli mogłybyśmy ruszyć i po prostu włosy są poza samochodem. Jest po prostu fantastycznie, kochani, ja lubię prostotę w samochodach też i powiem szczerze, że jeśli kiedyś będę zmieniać swoje obecne auto na troszeczkę nowsze i pojawią się tam jakieś komputery pokładowe, jakieś nie wiadomo co, milion guzików, to obawiam się, że się pogubię po prostu, bo nie lubię, jak jest czegoś za dużo. No, najważniejsze potrzebne rzeczy, tak jak tutaj, to otwieramy szybki, tak, proszę, stary samochód. Jeszcze jest automatyczna skrzynia biegów, stwierdziliśmy, tak, że to jest bardzo przydatne, tak? Tak, automatyczna skrzynia biegów, chociaż szczęście z manualną sobie bardzo dobrze radzę. A jak długo masz prawo jazdy? Od 2000 roku. A, czyli tak szybciutko nie robiłaś, trochę minęło czasu, zanim się zdecydowałaś. Tak, troszeczkę czasu minęło, a prawda też jest taka, że ja przez wiele lat nie jeździłam samochodem i dopiero półtora roku temu kupiłam pierwsze auto, a wcześniej, zanim jeszcze auto kupiłam, pochodziłam znowu na jakieś lekcje, żeby sobie przypomnieć. Jakie to było to pierwsze auto? Jakie to jest? To cały czas jest to samo, jesteś wierna, tak? To jest japoński, nieduży samochodzik przypominający terenówkę. Czyli jednak kobiety ostatnio jest taka moda, że w terenowych samochodach nie wiem, czy czują się bezpieczni, czy to jest taka kwestia, że trochę chcemy pojeździć po jakichś takich wertepach? Na polskie drogi terenówki są rewelacyjne, bo mamy po prostu cały czas, wiesz, jazdę terenową po drogach. Poza tym są to bardzo wygodne auta. Mi się strasznie podoba Mercedes, dlatego że to jest Mercedes, ale nigdy nie kupiłabym innego tak niskiego auta. Tylko i wyłącznie terenówki. Naprawdę, siedzi się bardzo wysoko, jest fantastyczny widok na to, co się dzieje wokół. I tym sposobem też jest, wydaje mi się, troszeczkę bezpieczniej, bo masz po prostu... No... A na koncerty łatwo ci się zapakować? Jeździsz też samochodem? Na koncerty jeździmy dużym busem, także ja, wiesz, ja sobie odpoczywam i nie myślę o prowadzeniu, choć bardzo lubię prowadzić. Tam, że może Mercedes-Benz, jakaś tutaj piosenka, coś... A piosenka jak najbardziej, no, ja do teraz śpiewam czasami na koncertach. A możemy usłyszeć coś, kawałek? Słuchaj, no jak ja mogę odmówić... Byłoby cudownie, ja bym powiedziała, że w radio, na koncertach. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. We've heard of my life.
lifetime, no help from my friends. So Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. Pięknie, jak już wspominałam, mogliśmy Ewelinę poznać w Idolu, ale na żywo to aż dreszcze, naprawdę gęsia skórka. Naprawdę cudownie, możemy twoje płyty usłyszeć, bo o tym wspominałam. Czy planujesz następną? Jak najbardziej. Planuję i pracuję nad następną. Troszeczkę praca się przedłuża, ale wynika to z tego, że nie chcę zrobić tego byle jak. Wychodzimy. Otworzyłyśmy, zobaczyłyśmy i przyszło nam do głowy, jakby tutaj na przykład coś naprawić. Ewelina, specjalistka od motoryzacji. Żartujesz sobie. Wymiana koła, oleju, płynów w chłodnicy. Wymiana płynów w spryskiwaczu, to tak. Z kołem, no wiesz co, może bym sobie poradziła, ale... Złapałabyś stopa? Pewnie, słucham. Złapałabyś takiego stopa pomocy? No pewnie tak, choć nie lubię łapać stopa, bo... Jako gówniara tak troszeczkę się do tego zraziłam. Na różnych świrów można trafić. Wiesz co, i chyba najpierw potrzebowałabym przeszkolenia w temacie. Dobrze, czyli przeszkolenie później, a teraz pobiegniemy tył zobaczyć, co tam masz w bagażniku. Widzimy, tak? Widzicie silnik? Duży. Duży. Teraz już takich nie ma. Teraz duży bagażnik? Teraz duży bagażnik. Jesteśmy. Ewelina, czyń honory. Teraz zobaczymy, co kryje się. Co kobiety potrafią mieć w bagażniku? Tak, zainscenizowałyśmy tutaj taki... Znaczy, przyniosłyśmy twój bagażnik do tego. Generalnie mniej więcej tak. Brakuje tu jeszcze paru rzeczy, ale... Ale braku czasu. Mogłoby to tak wyglądać, tak. Pięknie. Czyli bałaga. Co my tutaj mamy? Mamy Ewelinę. Karteczki, które mogą się przydać zawsze, jak zatrzyma nas policja. Przydają się? Korzystasz czasami? Wiesz co... Śpiewasz panom policjantom? Na szczęście nie zdarzyło mi się jeszcze... Nie, raz mnie zatrzymali, tak. Ale coś tam jakoś... Pozdrawiasz ich czy nie? Wiesz co, generalnie... Był mandat? Pozdrawiam ich bardzo serdecznie, był mandat. Ale troszeczkę mniejszy niż powinien być, na szczęście. Widzę buty. O, to specjalnie tak, że prowadzisz na przykład w płaskich, a później zmieniasz na obcasy? Dokładnie tak. Ja zawsze prowadzę w płaskich bucikach, bo raz... No to mogliśmy się spodziewać. Tak, słuchaweczki muszą być. Spodziewać się. Tak. Płytka, bo też się może przydać przecież, nie wiadomo kiedy. Chyba wszyscy kojarzą z tobą kolczyki, tak? Tak. Takie duże, które... Ja uwielbiam duże, ogromne kolczyki i wszystkie takie właśnie gdzieś tam w hipisowskim stylu. Jedzonko. Jakie się jedzą? Okulary. Zademonstrujesz się nam w okularkach? Drugi film. Te chyba będą nie za bardzo. Ale zielone. Torebka. Też może się przydać, proszę bardzo. Tak, kurteczka. Jakby się zrobiło chłodno. Torebeczka. I w torebce to by był następny odcinek, co się znajduje. Tak, to naprawdę, to następny odcinek, ale myślę, że chyba większość to są jakieś paragony ze sklepów, ha, ha, ha. I totalny bajzel, no tak jak i w samochodzie. Słuchajcie, zobaczyliśmy sylwetkę, zobaczyliśmy przód, tył i środek, czyli auto marzeń odkryliśmy. Nic o mnie nie wiecie, ale jednak się trochę dowiedzieliśmy. Wszystko znajduje się w bagażniku, chyba mówi najwięcej o tobie. Czekamy na nową płytę. Dawaj swój popis tutaj nam też, dziękujemy. Proszę bardzo, kochani, czekajcie, doczekacie się na pewno na płytę oczywiście. I jeszcze jedno, szanujcie stare samochody, bo są naprawdę przepiękne, teraz się takich nie robi. Te wszystkie nowe to jakieś takie brzydkie bułki, jakieś turystyczne. Czyli zielono mi? Zielono mi, pa.